Zawsze wielką zaletą kapituły było to, że wybierała bardzo różnych ludzi, z różnych środowisk, z różnym dorobkiem życiowym. Czasami nawet wybierała przekornie, to znaczy wybierała osoby takie bardziej krnąbrne i nieodpowiadające zwykłym takim prostym schematom. Chciałbym powrotu do tej tradycji w kapitule, bo mam wrażenie, że ostatnie lata to są takie wybory bardzo, powiedziałbym, poprawne politycznie, a ja bym chciał trochę tego pierwotnego ducha kapituły Kisiela, gdzie te wybory były jednak takie kontrowersyjne, ciekawe, nowi ludzie dołączali, którzy dyskutowali ze sobą, spierali się, kłócili, to było bogactwo i mam nadzieję, że do takiej tradycji wrócimy. Sama nagroda Kisiela to nie jest krzyż zasługi, to nie jest nagroda za całość dorobku życiowego, to jest nagroda bardzo specyficznego człowieka, czy czcząca bardzo specyficznego człowieka, świetnego, z poczuciem humoru, z wielką przewrotnością, bardzo mądrego, bardzo inteligentnego, o wielkich, ugruntowanych poglądach, ale przewrotnego, otwartego na świat, otwartego na konfrontowanie poglądów. I takie decyzje kapituła powinna podejmować, tak żeby ścierać różne poglądy i nagradzać czasami też przewrotność. Nie tylko poprawność, ale też przewrotność.